Witajcie, oczka mamy nabrane. Co dalej? Dzisiaj nauczymy się, jak przerabiamy oczka lewe i oczka prawe. Oczka lewe wyglądają mniej więcej tak. To są takie brzuszki. Teraz pokażę Wam, jak robimy oczka lewe. Zasada jest taka, że pierwsze oczko zawsze ściągamy bez, bez przerobienia. Robi nam się wtedy taki bardzo ładny łańcuszek tutaj. Włóczkę można nawijać na palec, jeżeli komuś jest tak wygodniej. Można nawijać raz, kilka razy. Ja włóczkę po prostu. Trzymam luźno na palcu, jest mi tak wygodnie. Każda z was musi dojść do tego, jakiej będzie najwygodniej. Jak robimy? Tak jak mówiłam, pierwsze oczko zdejmujemy bez przerobienia. To jest oczko, czyli owinięta włóczka w koło drutu. Wkłuwamy się w środek oczka. I pierwsze oczko zdejmujemy bez przerobienia. Robiąc lewe oczka, włóczka musi być z przodu. Przy nas. Jak robimy lewe oczka? Wbijamy się w środek oczka. Tu jest oczko. Wbijamy się w środek oczka. Możemy je sobie delikatnie naciągnąć, będzie nam wygodniej. I włóczkę możemy sobie podepchać palcem. Po prostu wyciągamy. To pierwsze oczko w pierwszym rządku zawsze jest troszkę luźne, ale można je sobie później poprawić. Jeszcze raz. Wbijamy się w środek oczka i drutem zagarniamy włóczkę. Zdejmujemy, mamy oczko lewe. Włóczka jest zawsze z przodu przy oczkach lewych. I tak jak mówiłam, na początku, dla osób, które dopiero się uczą, można sobie przytrzymać palcem tą włóczkę. Wtedy mamy większe pole manewru, będzie nam wygodniej. Wbijamy się w środek oczka, tutaj, drutem i tą włóczkę musimy. Zabrać, z powrotem. Zobaczcie. Tak może będzie Wam łatwiej. Wbijamy się w środek oczka, możemy sobie poluzować, te oczka wrócą nam z powrotem do swojego kształtu, a będzie nam po prostu wygodniej. I tą włóczkę zabieramy drutem. Zobaczcie. Jeżeli mamy troszeczkę większą wprawę, nie musimy już sobie pomagać palcem. Ale na początku wydaje mi się, że to jest dosyć fajne. Trzymamy sobie włóczkę, żeby nam nie uciekała. Mamy tutaj dużo miejsca. Wbijamy się w oczko. Troszkę sobie je luzujemy, żeby było nam wygodnie i zabieramy. Wbijamy się w oczko. I zabieramy. Zobaczcie, mamy już prawie cały rządek lewych oczek. Przytrzymujemy jeżeli nam wygodniej, wbijamy się i tą włóczkę zabieramy. Przytrzymujemy jeżeli nam wygodniej, możemy tą włóczkę podepchać sobie nawet palcem, żeby nam było wygodniej, zobaczcie. I ją tylko trzeba wyciągnąć. I mamy już przedostatnie oczko. I tym sposobem zrobiliśmy rząd oczek lewych. Tak jak mówiłam, lewe oczka to są takie brzuszki. Teraz pokażę Wam, jak robimy oczka prawe. Oczka prawe to są takie małe łańcuszki. Jeszcze tego tak bardzo nie widać, bo mamy malutko tej pracy. To są takie małe łańcuszki. Jeden przy drugim, i zaraz zobaczycie po tym rządku, że jest jeden nad drugim. To są oczka prawe. Jak robimy? Włóczkę zawijamy na palca, tak jak nam wygodnie. Przy oczkach prawych włóczka musi być z tyłu robótki. Pierwsze oczko, tak jak mówiłam, ściągamy bez przerobienia. Wkuwamy się w środek oczka. Tu jest oczko. Oczko idzie przez cały drut. Wkuwamy się w środek. I po prostu je zdejmujemy. I teraz już przechodzimy do robienia prawych oczek. Tutaj również wbijamy się w środek oczka. Zobaczcie. Drut mamy bardziej z tyłu. I po prostu zabieramy włóczkę. Ściągamy i koniec. Wbijamy się w środek oczka, jakby trochę za drutem, nie od przodu, bo oczko nam się przekręci i jest sztywno. Wbijamy się w oczko tak, żeby te nóżki były na prosto. Wbijamy się w środek oczka i drutem zabieramy włóczkę, ściągamy, mamy kolejne oczko. Wbijamy się w oczko i wygarniamy je drutem. Wbijamy się w oczko i tą włóczkę wyciągamy sobie drutem. I tak, jak mówiłam, staramy robić się na początku luźno. Naprawdę luźno. Zobaczcie. Mimo tego, że ja oczka mocno naciągam, one będą tutaj z powrotem ładne, wiadomo. Osoby początkujące, na początku te oczka nie będą równe, ale tym się nie przejmujcie. To wszystko można wypracować. Zobaczcie. Wbijamy się w oczko, tak jakby trochę za drutem, i tylko przeciągamy włóczkę. Oczywiście mamy towarzystwo. Mam nadzieję, że. Nie narobił wiele hałasu. Wbijamy się w oczko i przeciągamy włóczkę. Wbijamy się w oczko i przeciągamy włóczkę. I tym sposobem doszliśmy. To ostatnie oczko jest trochę luźne. Możemy sobie tutaj przytrzymać. Wbijamy się w oczko. I tak powstał nam drugi rządek. To są oczka prawe.